Od razu przechodzę do rzeczy. Przedmioty codziennego użytku, materialne elementy otaczającego nas świata, już od najdawniejszych czasów stanowiły jeden z tematów dzieł literatury i sztuki. Szczególne zorientowanie na materię, na fizyczny wymiar rzeczywistości zauważalne jest również w polskiej poezji. Zagadnienie to wywołuje duże zainteresowanie badaczy, doczekało się wielu omówień, stając się myślą przewodnią licznych prac literaturoznawczych. Nie sposób wymienić wszystkich autorów, którzy zdecydowali się wyróżnić zwyczajne przedmioty na tyle, by umieścić je w centrum swojej refleksji poetyckiej, by uczynić je głównym elementem przedstawionego w ich liryce świata. Wystarczy przytoczyć nazwiska takie jak Tadeusz Pajper, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Aleksander Watt, Miron Białoszewski, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, czy też autor słynnego tomu Studium przedmiotu Zbigniew Herbert. Dla jednych zwrotku materii stał się tendencją, a z czasem cechą charakterystyczną twórczości. Dla innych miał raczej charakter epizodyczny. W obu przypadkach koncentracja na materialnej sferze rzeczywistości jest jednak na tyle ważna i interesująca, że nie powinna pozostać niezauważona. Twórcą, w którego dorobku odnajdujemy utwory nawiązujące do poruszanej tu problematyki obecności i funkcji przedmiotów w poezji, jest związany z Krakowem Bronisław Maj. Poeta, felietonista, krytyk literacki, autor piosenek, wykładowca akademicki, laureat wielu nagród z dziedziny literatury. W niniejszym opracowaniu, analizie i interpretacji poddany zostanie nieopatrzony tytułem tekst Maja pochodzący z tomu Wspólne powietrze, wydanego nakładem wydawnictwa literackiego w 1981 roku. Warto przytoczyć utwór w całości. Martwa natura rzeczy. Nie dają znaku życia, nie dają żadnych znaków. Ten próg skrzypi pod moim butem, bo drewno jest spaczone i tylko dlatego. Skrzypi, nie skarży się, nie ostrzega. Mania widzenia wszystkiego na obraz i podobieństwo. Uparte szukanie dowodów na niezbędność. Utwierdzanie ciągle niepewnej siebie obecności tutaj. Rzeczy nie potrzebują protez. Są, bez wysiłku i pewnie. Żaden kamień nie wspiera się zdartą metaforą o sercu. Samotni i zgubieni ranimy się o ich zimne krawędzie. Krwawimy na drzazgach i ostrzach. Niech będzie chociaż takie braterstwo krwi. Wiersz Maja rozpoczyna się od diagnozy stanu rzeczy. Wszelako określenie stan rzeczy należy tu odczytywać bardzo dosłownie. Poeta bowiem, odwołując się do kojarzonej z dziedziną sztuki kategorii martwej natury, przedstawia odbiorcy krótką charakterystykę przedmiotów, materialnych elementów otaczającej nas rzeczywistości. W ujęciu bohatera utworu o ich istocie stanowi fakt, że nie wykazują oznak życia, są martwe, nie mogą zatem generować żadnych form zamierzonej i uświadomionej aktywności. Kolejne wersy wybrzmiewają jak trzeźwy, stanowczy głos rozsądku. Przynoszą zdecydowaną negację, sprzeciw wobec przypisywaniu codziennym przedmiotom jakichkolwiek funkcji i cech odpowiadających człowiekowi, przemawiających za żywotnością rzeczy, za ich zdolnością do wyrażania uczuć i przejawiania reakcji właściwych ludziom. Skrzypienie progu, choć może pobudzać bujną wyobraźnię i składać do fantazji, nie kryje w sobie żadnych tajemnych sensów, nie jest dowodem istnienia sekretnej, nieznanej nam mowy materii. Świadczy jedynie o cechach tworzywa, z którego próg ów został wykonany, o jego fizycznych właściwościach, a często też o defektach. Bohater utworu Maja ma zatem ściśle określony, zdroworozsądkowy i daleki od fantastycznych ujęć pogląd na naturę rzeczy. Nie sposób nie zauważyć, iż myśl zawarta w interpretowanym tu tekście sytuuje się w opozycji do poetyckiego przekazu innego twórcy, Zbigniewa Herberta. Liryczna wizja autora Studium przedmiotu znacznie odbiega od tej zaprezentowanej przez Bronisława Maja. Ten drugi, notabene, zdaje się jawnie polemizować ze słynnym mistrzem. Na potwierdzenie tej tezy warto zacytować jedną z prus poetyckich Herberta, pochodzącą z przywołanego już tomu Studium przedmiotu. Krzesła. Któż pomyślał, że ciepła szyja stanie się poręczą, a nogi skore do ucieczki i radości zesztywnieją w cztery proste szczudła? Dawniej krzesła były to piękne, kwiatożercze zwierzęta. Zbyt łatwo jednak dały się oswoić i teraz jest to najpodlejszy gatunek czworonogów. Straciły upór i odwagę. Są tylko cierpliwe.
nikogo nie stratowały, nikogo nie poniosły. Na pewno mają świadomość zmarnowanego życia. Rozpacz krzeseł objawia się w skrzypieniu. Skrzypienie w utworze Maja, będące jedynie oznaką pewnych defektów tworzywa, z którego wykonano przedmiot, w tekście Herberta zyskuje nowe, zaskakujące znaczenie. Staje się przejawem rozpaczy, mową materii, która, podobnie jak cierpiący, nieszczęśliwy człowiek, skarży się na swój los. Poeta zatem nie tylko ożywia martwe elementy otaczającej nas rzeczywistości, lecz także nadaje im cechy typowo ludzkie, jak upór, odwaga, tu akurat w negacji, cierpliwość, zdolność do wyrażania uczuć czy świadomość zmarnowanego życia. Z podobnym zabiegiem mamy również do czynienia w innych utworach Herberta, jak chociażby w prozie poetyckiej Przedmioty z tomu Hermes Pies i Gwiazda, czy Ostrożnie ze stołem ze Studium Przedmiotu. I tutaj dwa cytaty. Przedmioty. Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im niestety nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na nogę, ani łóżka, które staje dęba. Także stoły, nawet kiedy są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć. Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość. I ostrożnie ze stołem. Przy stole należy siedzieć spokojnie i nie marzyć. Pamiętajmy, ile trzeba było wysiłku, aby wzburzone prądy morskie ułożyły się w spokojne słoje. Chwila nieuwagi, a wszystko może spłynąć. Nie wolno także ocierać się o stołowe nogi, gdyż są one bardzo wrażliwe. Wszystko, co się robi przy stole, należy załatwiać chłodno i rzeczowo. Nie można zasiadać tu z rzeczami nieprzemyślanymi do końca. Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa – las, łóżko. Perspektywa, którą przyjmuje bohater herbertowskich utworów, jest szczególna. Stanisław Barańczak w Uciekinierze z Utopii pisał o niej w następujący sposób. Cytat. Zasadą bardzo wielu tekstów Herberta jest oparcie ich na modelu demaskacji, rewelacji prawdziwej natury przedmiotu. Demaskacja dokonuje się paradoksalnie nawet wtedy, gdy bohater stwierdza, że nie udało mu się potwierdzić podejrzeń, przyłapać przedmiotu na gorącym uczynku zdejmowania maski. Koniec cytatu. Według Barańczaka demaskacja owa przyjmuje niekiedy bardziej pośrednią formę odmiennego spojrzenia na dany obiekt, który w praktyce może być przedmiotem martwym lub żywym, dziełem sztuki, wydarzeniem utrwalonym w tradycji, postacią mityczną, literacką, historyczną itd. Słowo spojrzenie nakazuje Barańczak rozumieć dosłownie, jako odmienny punkt widzenia, nie przystający do tradycyjnego, typowego sposobu postrzegania świata. Badacz w swej pracy tworzy zestawienie kilku typów perspektyw. Jednym z nich jest spojrzenie wstecz, z którym mamy do czynienia w cytowanych powyżej prozach poetyckich, w krzesłach i w ostrożnie ze stołem. Herbert uzupełnia historię opisywanych przez siebie przedmiotów o fazę poprzedzającą, rekonstruuje rzekomą przeszłość obiektów, która stoi w sprzeczności z ich teraźniejszą formą egzystencji. Nie sposób nie zauważyć, iż zabieg ten niezwykle często wiąże się z mechanizmem ożywiania, a nawet personifikowania materialnych elementów naszej codzienności poprzez przypisywanie im pewnego potencjału emocjonalnego i intelektualnego właściwego człowiekowi. W świetle tych ustaleń nie ulega wątpliwości, że herbertowska strategia poetyckiego opisu rzeczy znacznie odbiega od koncepcji zaprezentowanej przez Bronisława Maja w analizowanym w niniejszym szkicu utworze. Kolejne wersy tekstu Maja naprowadzają odbiorcę na właściwy trop interpretacyjny, przybliżając rzeczywisty sens wiersza. Cytat. Mania widzenia wszystkiego na obraz i podobieństwo. Uparte szukanie dowodów na niezbędność, utwierdzanie ciągle niepewnej siebie obecności tutaj. Zmianie ulega obiekt analizy czy diagnozy, którą przeprowadza podmiot liryczny. Jego uwaga z przedmiotów fizycznych przenosi się na człowieka, na ludzkie zachowania i przyzwyczajenia. Czytelnik ma szansę zauważyć, że początkowe stwierdzenie podmiotu lirycznego odnoszące się do materialnej, martwej sfery rzeczywistości były jedynie punktem wyjścia do dalszych rozważań, do refleksji, która w centrum stawia osobę, nie zaś rzecz. Człowiek w ujęciu Maja jest słaby i niepewny swojej obecności w świecie. Wiedza o ulotności ludzkiego życia i o konieczności śmierci działa bowiem jak broń obosieczna. Daje jednostce mentalną przewagę nad pozostałymi gatunkami, jednocześnie jednak implikuje egzystencjalny niepokój i obawę o przyszłość. Aby przezwyciężyć lęki,
Próbujemy znaleźć uzasadnienie dla naszego istnienia, czy też, posługując się słowami bohatera wiersza Maja, szukamy dowodów na własną niezbędność. Niezwykle trudno bowiem byłoby zaakceptować fakt, iż świat pozostałby niewzruszony i zupełnie obojętny, nawet gdyby ludzkość przestała istnieć. Już sama myśl o tym, tak daleka od założeń antropocentryzmu, może paraliżować i pogłębiać nastroje niepokoju. W jaki sposób człowiek utwierdza się w poczuciu niezbędności w świecie? Poeta nie udziela konkretnej odpowiedzi na to pytanie, jednak stosunkowo łatwo odkryć, co kryje się pod tym określeniem. Niezbędni czujemy się wtedy, gdy podejmujemy się nowych zadań, gdy stawiamy przed sobą cele, przyjmujemy kolejne obowiązki, także gdy czujemy, że inni są zależni od nas. Tworzymy sieć relacji społecznych, której jesteśmy częścią. Czujemy się potrzebni, a to z kolei daje nam poczucie bezpieczeństwa. Na uwagę zasługuje również inny fragment cytowanej powyżej partii tekstu, odnoszący się do manii widzenia wszystkiego na obraz i podobieństwo. Aluzja do starotestamentowych wersetów jest tu jawna i niepodważalna, choć w analizowanym utworze występuje w innym niż biblijny wariancie. Pismo Święte mówi o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Wiersz Maja zaś o skłonności do widzenia wszystkiego, w domyśle także przedmiotów martwych, na obraz i podobieństwo. Słowa podmiotu lirycznego należy, jak się wydaje, traktować jako dalszą część krytycznej refleksji dotyczącej ludzkiej natury, przejawiającej wyraźne inklinacje do nadawania rzeczom i zjawiskom dodatkowych sensów symbolicznych, sprzecznych ze stanem faktycznym. Jak łatwo zauważyć, środkowa część utworu krakowskiego poety odnosi się do człowieka w sposób bezpośredni. Bohater mówi wprost, nie uciekając się do żadnych zabiegów, które mogłyby utrudnić odczytanie sensu lirycznego komunikatu. Kolejne wersy przynoszą jednak zmianę strategii poetyckiej i ponowny zwrot ku materii nieożywionej. Cytat. Rzeczy nie potrzebują protez, są bez wysiłku i pewnie żaden kamień nie wspiera się zdartą metaforą o sercu. Powtórny opis martwej natury rzeczy, dalsza ich charakterystyka, nie jest tu jednak celem samym w sobie. Służy zdiagnozowaniu mentalności człowieka, którego obraz konstruuje bohater w opozycji do wizji nieożywionych elementów rzeczywistości. Rozważmy to twierdzenie na konkretnym przykładzie pochodzącym z tekstu Maja. Osoba mówiąca w wierszu konstatuje, rzeczy nie potrzebują protez. Ładunek semantyczny tego komunikatu jest jednak o wiele bogatszy, niż wynikałoby to z dosłownej interpretacji jego treści. W domyśle kryje się przecież rozwinięcie tezy. Protez potrzebują nie rzeczy, a ludzie skrajnie różniący się od przedmiotów. Fakt ten świadczy z kolei o człowieczej niedoskonałości. Czymże bowiem są owe protezy, co symbolizują i jak należy je rozumieć? Z pewnością nie powinniśmy odczytywać tego określenia dosłownie. W pojęciu protezy mieści się wszystko to, co pomaga ludziom funkcjonować w świecie, nie tylko fizycznie, lecz także, a może nawet przede wszystkim, duchowo i emocjonalnie. Wszelkie sztuczne twory ludzkiej ręki i umysłu, ułatwiające egzystencję i pozornie czyniące ją doskonalszą, to, co, parafrazując Maja, utwierdza niepewną siebie ludzką obecność tutaj. W kontekście cytowanego powyżej fragmentu istotne wydaje się być również odwołanie do kategorii językowych. Aluzja do związku frazeologicznego o wysokiej frekwencyjności, do popularnego zwrotu mieć serce z kamienia, pełnił Maja funkcję pomocniczą w konstruowaniu opozycyjnej charakterystyki człowieka i przedmiotu. W analitycznym porównaniu ponownie triumfuje materia nieożywiona. Jej byt wyraża się bowiem sam przez się, czysto fizycznie, nie potrzebuje przy tym odniesień do żadnych zewnętrznych, w cudzysłowie, idei. To jednostka ludzka, by opisać siebie, w tym konkretnym przypadku, by oddać nieczułość i brak wrażliwości, zwłaszcza wobec cudzego nieszczęścia, zmuszona jest posiłkować się obcymi pojęciami, obcymi, bo nie należącymi do świata człowieka, charakteryzującymi się odmienną od ludzkiej naturą, martwą naturą rzeczy. Kolejne wersy przynoszą znaczącą zmianę. Ja liryczne z początkowych partii tekstu zostaje zastąpione przez głos zbiorowości. My, czyli ogół ludzkości, dokonujący przesyconej smutkiem i goryczą autoprezentacji. Cytat. Samotni i zgubieni, ranimy się o ich zimne krawędzie, krwawimy na drzazgach i ostrzach. Niech będzie chociaż takie braterstwo krwi. Zakończenie utworu utrzymane jest w pesymistycznym tonie.
Negatywnie nacechowane słownictwo, odwołania do samotności, zagubienia, ran czy chłodu nie może umknąć uwadze wnikliwego czytelnika. Wybrzmiewa tu ponure świadectwo o słabości i wyobcowaniu człowieka w świecie. Co ciekawe, motyw wyobcowania powraca w innych wierszach autora Wspólnego Powietrza, stając się jedną z cech wyróżniających bohatera wierszy krakowskiego poety. O twórczości Bronisława Maja czytamy bowiem, cytat. Kim jest bohater jego wierszy? To ktoś, kto żyje w zachwyceniu urodą świata, ale i w przerażeniu jego niezrozumiałą naturą. Kontempluje chwilę, w której przeżywa cud przynależności, by zaraz potem studiować gorycz zdziwienia własną w świecie obcością. Koniec cytatu. Na szczególną uwagę zasługuje także wprowadzony w ostatnich wersach motyw krwi. Znajduje on w tekście ciekawą realizację, dobrze oddającą wielopłaszczyznowość semantyczną tego obrazu. Słownik Władysława Kopalińskiego podaje kilkadziesiąt możliwych znaczeń symbolu krwi jako jedne z głównych, wskazując przymierze i braterstwo oraz męczeństwo i słabość. Poetycka wizja Maja łączy zaś w sobie obydwa z przywołanych aspektów. Po pierwsze, jest znakiem bólu, cierpienia i upadku człowieka. Jest czysto biologicznym przejawem jego niedoskonałości i kruchości. Po drugie, poprzez swoiste braterstwo krwi ma cementować związek między osobą i przedmiotem, upodabniać naturę ludzką do martwej natury rzeczy. Bohater wiersza braterstwo owo rozumie jednak w sposób szczególny i nieco przewrotny. Trudno bowiem przeoczyć fakt, że stanowi ono wynik fizycznie bolesnego kontaktu jednostki z materią nieożywioną, mimo wszystko obcą i niebezpieczną, wyposażoną w ostrza, drzazgi i zimne krawędzie. Słaby i zagubiony człowiek wydaje się bezradny wobec chłodnej doskonałości rzeczy martwych. Dlatego też nie może być mowy ani o pełni braterstwa między światem ludzi i przedmiotów, ani o wiążącym podobieństwie scalającym te dwa przeciwstawne ogniwa. W kontekście powyższych spostrzeżeń domykające utwór życzenie podmiotu lirycznego, spotęgowane powtórzeniem chociaż takie, a wyrażające wolę zaakcentowania jakiegokolwiek powinowactwa pomiędzy człowiekiem i przedmiotem, zyskuje subtelnie ironiczny wydźwięk. Trudno wszelako jednoznacznie orzec, czy obiektem ironii jest tu osobliwe i pozorowane braterstwo krwi mające rzekomo łączyć ludzi i materię nieożywioną, czy też sam człowiek, nieporadny i zagubiony w otaczającej go rzeczywistości, niestały i niedoskonały w przeciwieństwie do niewzruszonego i niezmiennego świata przedmiotów martwych. Na podstawie dokonanej w niniejszym opracowaniu analizy i interpretacji możemy stwierdzić, iż bohater wiersza Bronisława Maja, choć na pierwszy rzut oka wydaje się skupiać na sferze materii nieożywionej, w centrum swojej poetyckiej refleksji umieszcza nie rzecz, lecz osobę. Mówi o niej jednak w sposób szczególny i niebezpośredni. By jak najwierniej oddać istotę natury naszego gatunku, a także sytuację ludzi we współczesnej rzeczywistości, przyjmuje specyficzny punkt odniesienia. Ogół przedmiotów martwych, do których odtąd porównywać będzie zagubionego i słabego człowieka. W konfrontacji z perfekcyjnym, nieprzeniknionym światem materii nieożywionej, człowiek sprawia wrażenie skazanego na porażkę. Martwa natura rzeczy wydaje się święcić swój triumf nad tym, co kruche i śmiertelne. Czy jednak powinniśmy tęsknić do prawdziwego, pełnego braterstwa krwi, o którego namiastce czytamy w utworze Bronisława Maja? Pytanie pozostanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Warto wszelako mieć na uwadze, że to, co jest bez skazy, może budzić niepokój i przerażenie. Ostatecznie przecież, jak pisał klasyk, świat jest dziełem doskonałym i dlatego właśnie nie można w nim mieszkać. Dziękuję bardzo.